Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie, gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do Lwowa. Szczęść Boże, smutna wiadomość. W niedzielę zmarł Adam Zagajewski. Nagle wyjechał i już nie wróci. Przytoczony na początku fragment z poematu Jechać do Lwowa był w ponurych latach 80. dla mnie poetyckim olśnieniem. Do tej pory mam podziemne wydanie tomiku pod takim samym tytułem Jechać do Lwowa, w którym znalazł się ów poemat. Ten tomik, a także zbiór esejów Solidarność i Samotność to było dla mnie jak otwarcie brudnego, szarego okna na wiosenny ogród lśniący od rosy i świeżej zieleni i kwiatów. Jak wpuszczenie do zatęchłej atmosfery PRL-u świeżego powietrza, którego haust przyprawiał o przyjemny zawrót głowy. W ostatnich latach, muszę przyznać, nie śledziłem już poetyckich i eseistycznych dokonań Adama Zagajewskiego zbyt uważnie. Muszę przyznać też, że jego wypowiedzi o polityce, a także niektóre teksty o charakterze bardziej literackim, mnie irytowały lub wręcz śmieszyły. Jednak tamto olśnienie z lat 80., z czasów siermiężnego PRL-u, które zawdzięczam poezji i eseistyce Zagajewskiego, pozostanie ze mną na zawsze. Wspomnienie tamtej radości, tamtej ekscytacji można chyba porównać tylko do radości, jaką czuli odkrywcy nowych lądów i nowych światów po długiej i wyczerpującej podróży. Poematem Jechać do Lwowa, który recytowałem sobie z pamięci, upajałem się wówczas jak doskonałym winem. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.